Jacek Kreft przed trzecią walką z Marianem Żółkowskim. Miałem okazję oglądać z bliska wasze dwie pierwsze walki, ale miałem też okazję być na waszych ceremoniach ważenia z waszym udziałem. No takiego show to jeszcze do tej pory nie było przy okazji waszych walk. Cześć, witam wszystkich. No dokładnie, no, każde nasze poprzednie ważenia były spokojne. Dzisiaj no tutaj już troszeczkę zaiskrzyło. No nie powiem, że to było też tak jakby no zagranie takie po prostu pod publikę, żeby no przyciągnąć uwagę tutaj ludzi, którzy, bo dużo ludzi się zebrało, że może też kupili bilety i po prostu przyszli na galę oglądać wspaniałe pojedynki. Nie lubisz Mariana Żółkowskiego? Czy to tak rzeczywiście tylko bardziej było zagrane? Jak to jest tak dokładnie? Tak szczerze? Nie znam ogólnie tego człowieka jako osoby, dlatego nie będę się wypowiadał, czy go lubię, czy nie. A druga sprawa, no to wolałbym go nie lubić, bo jutro mam z nim walkę, tak? No wolę go nie lubić, a po walce mogę go lubić dalej, nie? No tak, ale rozumiem, że nie było tak, że zdjęcie na lodówce przyczepione i tam rzucałeś lodkami, nie? Tak, tak, nie? Nie, bez przesady, tak to... To już bym musiał być coś tutaj pod kopułką, nie tak. Jasne. Przygotowania. Jesteś zadowolony ze swoich przygotowań do tego trzeciego pojedynku z Żółkowskim? Jestem bardzo zadowolony. Jestem w bardzo dobrej formie. Zbijanie kilogramów przyszło mi bardzo, bardzo łatwo. W sumie jak dotychczas najłatwiej mi się zrzuciło te kilogramy i między innymi dziękuję za to cateringowi zażarcie.pl. No, a reszta przygotowań pod okiem Macieja Brzostka, pod okiem Michała Sawczyna i Bartosza Fyrka. Powiedz, ta pierwsza wasza walka zakończyła się waszym zwycięstwem, drugi pojedynek zakończył się wygraną Mariana Żółkowskiego. Czy ty czujesz, że to jest rzeczywiście coś, co jest takie do udowodnienia jeszcze, jeśli chodzi o waszą rywalizację? Znaczy ja myślę, że pierwszy pojedynek wygrałem dosyć wyraźnie, drugi, pierwszą rundę też myślę, że wygrałem. W drugiej był incydent z palcami w oczy i tam no to mnie troszeczkę też tak podburzyło, że no po prostu poszedłem no bez, nie myślałem za dużo później co robię, już po obaleniu troszeczkę odpuściłem, bo widziałem, że on jest zmęczony, może zrobiłem kilka błędów. No ta walka będzie decydująca, tak? Tutaj każdy z nas da 110% i, no, i będą lecieć wióry na pewno. A potem co, walka o pas? No jeśli wygram, to na pewno. Znaczy nie na pewno, to zależy jeszcze od włodarzy, tak? Ale no, moim zdaniem to będzie zależne od tego, jak ta walka się potoczy, nie? Bo jeżeli się skończy na punkty i będzie taka niewyraźna wygrana, to może jeszcze później będzie jedna walka, ale myślę, że jak poradzę sobie... znaczy, że pokażę swoją wyraźną przewagę, to wtedy już nie pozostawię tak jakby wyboru włodarzom i będą musieli gdzieś tam mnie o ten pas zestawić. Tak swoją drogą, to wasza rywalizacja z Marianem Żółkowskim gdzieś tam nie tylko na niwie MMA się odbywa, bo wy też mieliście okazję rywalizować i w graplerskich zawodach jakoś tak. Ten rozwaz gdzieś tam łączy co jakiś czas. Na graplerskich zawodach startowałem dwa razy w życiu i właśnie za pierwszym razem... chociaż nie wiem, czy za pierwszym, czy za drugim, ale no, na którym, przy którymś z tych razy startów spotkałem się z Marianem, no i przegrałem, no ale jakoś nie czuję się słabszy w grapplingu czy coś, bo no, to taka przegrana dla mnie to nic nie wnosi do mojej kariery. Podsumowując, czego możemy po tym teraz pojedynku się spodziewać? Myślę, że początek walki może najprawdopodobniej będzie spokojny, bo Marian trzyma na dystans, no ale ja będę starał się jednak cały czas wywierać presję i pokazywać swoją przewagę. Czekamy więc na tą walkę z wielką niecierpliwością. Jacek Kreft, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.